W swojej pracy w szkole spotykałem się zawsze z grupą uczniów, która miała kłopoty z odpowiedzią na pytanie, dlaczego amperomierz musi mieć opór wewnętrzny bardzo mały, a woltomierz bardzo duży. Otóż zarówno amperomierz, jak i woltomierz mają w środku druty, przewodniki, przez które płynie prąd elektryczny. Nie ma innej możliwości, ażeby zbudować bez drutów miernik prądu elektrycznego. Będziemy korzystali z prawa Ohma i z prawa Kirchhoffa. Na ekranie mamy fragment obwodu elektrycznego składający się z oporu R i płynie przez niego jakiś prąd. Prąd w rzeczywistości I ze wskaźnikiem R. Prąd rzeczywisty w tej chwili płynie. Żeby zmierzyć natężenie tego prądu, no to prosta sprawa. Bierzemy amperomierz i wstawiamy do obwodu. Amperomierz wstawiamy szeregowo z oporem, dlatego że wszystkie elektrony muszą przejść przez amperomierz. Wtedy on wskaże poprawną wartość. Gdybyśmy podłączyli równolegle, no to przez amperomierz część prądu popłynęłaby, a przez opór R popłynęłaby pozostała część prądu. Tego nam nie wolno robić przy pomiarze natężenia prądu. Zatem wstawiamy amperomierz. I co się dzieje? Teraz prąd elektryczny płynący napotyka dwa opory połączone szeregowo. R duże i R amperomierza wewnętrzny. Jeśli opór wzrósł, to natężenie wskazywane teraz przez amperomierz jest inne niż IR, bowiem zmodyfikowane zostało przez opór wewnętrzny amperomierza. Zwróćmy uwagę na to, że skorzystanie z miernika prądu elektrycznego, w tym przypadku z amperomierza, powoduje zmiany zachodzące w układzie, który badamy. Zmiany nieuchronne. One się muszą pojawić. I zatem zauważ, wniosek z tego, co powiedziałem, z prawa Ohma wynika, że prąd elektryczny teraz napotyka dwa opory szeregowo połączone i to natężenie wskazywane przez amperomierz mniejsze jest niż i w rzeczywistości, jakie płynęłoby. Miernik wstawiamy do obwodu tylko na chwilę pomiaru, ponieważ każdy miernik zaburza ten obwód, zmienia go. Jak postąpić, żeby znaleźć bliską rzeczywistości wartość natężenia prądu wskazywaną przez amperomierz? Jest jeden tylko sposób. Starać się zbudować taki miernik, aby opór wewnętrzny jego był jak najmniejszy. Najlepiej, gdyby tak był mały, że prawie równy zero. No i teraz woltomierz. Wracamy do początku. Mianowicie fragment obwodu elektrycznego, opór R. Przez opór ten płynie prąd I małe ze wskaźnikiem R małe. Chcemy zmierzyć napięcie na tym oporze. Wstawiamy więc równolegle do oporu woltomierz. Zwróć uwagę, woltomierz mierzy różnicę potencjałów między dwoma punktami. Zatem włączamy go do oporu, na którym chcemy poznać napięcie, równolegle. Ale włączenie woltomierza to wstawienie do obwodu dodatkowego oporu R małe V, oporu wewnętrznego woltomierza. Co się dzieje z prądem w tym miejscu? Powstaje tutaj węzeł, w którym prąd I małe ze wskaźnikiem R dzieli się na dwa. Na jeden, który płynie przez woltomierz i na drugi, który płynie przez opór R duże. Zmieniliśmy sytuację pod względem elektrycznym. Przez opór R duże płynął prąd I R małe, a teraz płynie prąd I R duże. Chcemy przywrócić sytuację pod względem elektrycznym do tej, jaka była przed włączeniem woltomierza. Czyli musimy zlikwidować prąd IV, ten, który płynie przez woltomierz. On musi stać się równy zero. Kiedy on stanie się równy zero, ten prąd? Wtedy, gdy opór woltomierza będzie nieskończenie wielki. Otóż na tych dwóch przykładach widać wyraźnie, że w
Fizyk, dokonując pomiaru, ingeruje w zastaną rzeczywistość i mierzy, co właśnie mierzy. To, co wykreował, bo przecież nie to, co było. Sytuacja jest bardziej dramatyczna w przypadku świata atomu. Jeśli chcemy elektron obejrzeć pod mikroskopem dowolnego typu, to ten elektron musimy oświetlić. Oświetlić, czyli potraktować go fotonem. Ho, ho. Uderzenie w elektron fotonem to tak jakby czołg zderzył się z czołgiem. Zarówno elektron, jak i foton posiadają własne pędy. Następuje zderzenie i odrzucenie jednego z tych ciał, jeśli na przykład spoczywało. Zatem to, co my oglądamy oświetlone, to rzeczywistość zmieniona przez nas, przez obserwatora. Bardzo poważny, filozoficzny problem.